Niesamowity Spider-Man! Powraca jeszcze bardziej niesamowity! Prosiliście mnie w komentarzach wiele razy! Sharikan! Nagraj niesamowitego Spider-Mana! Chcemy go zobaczyć u ciebie na kanale! Więc oto jest! De wspaniały Peter Parker z Podlasia! Edycja Remastered z 2020 roku! W pełnych 60 FPS-a! I niech zaczną się igrzyska, bo oto on! Niesamowity Spider-Man, który wybiera teraz poziom trudności. Możemy wybrać przyjazną okolicę, ale nie jesteśmy pierdołą. Możemy być mili, ale mili nie jesteśmy. Możemy być niesamowici i tacy właśnie będziemy. Oczywiście, że po polsku. Co to jest angielski dubbing? Nie chcę, ja chcę po polskiemu! Gra napisy, wyświetl. Jezus Maria, to ja tu muszę wybierać takie rzeczy. Przypomnę tylko, żebyście zostawili łapkę w górę. Żeby było mi miło. I dajcie znać w komentarzu, czy oglądaliście drugą część Miles Morales, czyli Multiversum Spider-Mana. A teraz niech zacznie się cutscenka wprowadzająca do życia Piotra na Podlasiu. O, widzę, że on też ma bad gadżety. Chyba się spiknął z Batman, ale nie, zaraz, to jest inny uniwersum. On nie może znać Batmana. To skąd do niego te gadżety? Oczywiście batoniki energetyczne. Hakuje Pentagon. Ta, to jest ten Spider-Man. Tu mamy jakieś zwyroli, na których polujemy oczywiście. Jako Peter Parker. My nie pozwolimy, żeby po naszej dzielni chodzili jacyś zwyrole. Czwarty poziom mobilizacji, miejsce Fisk Tower. Oho! Nie ma takiego spanka, ziom! Trochę śmierdzi, trochę przepocone, no ale cóż. To jest świetne wykorzystywanie w ogóle spajęczych umiejętności do łapania grzanek. Zamiast łapać przestępców, możemy łapać grzanki. Jedno nie wyklucza drugiego. Oho. Oho. Niezapłacone rachunki. Shit! Woo! Let's go! Po co płacić rachunki, skoro można ratować świat? Spider-Man do boxi! Do boju! Wow, 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 to ja już bujam się! Ej, ej, ej. Aha, to tak to działa. Czekajcie, czekajcie, bo ja już lewy szyb, aby bujać się? Bujaj się! Bujaj się! Wow, 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 wow! Wow, wow! Czekajcie! Ogarniam Spidermana! Jeszcze nie ogarniam, jak to się robi! What the hell! To nie może być takie trudne! Zatrzymaliście go już? Nie, jesteśmy w Fisk Tower. Czekajcie! Mogę się przyłączyć do zabawy? Nie ogarniam! Znasz jego prawników. Tak, tak, tak. Musimy się trzymać przepisów. Proszę, 8 lat na to czekałem. No leć, Spider! Ale zaliczyłem glebę. Jasne, zaraz tam będę. A, to shiftem to się bujam tylko. Czyli tak, to trzymam. Tu se skaczę. On się łapie, auto... O, okej. Okay. Tak działają te moje supermoce. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś akcji, że będę musiał latać po tym mieście i skakać często. Halo? Parker, gdzie jesteś? Musimy przeprowadzić chociaż jedną próbną demonstrację, zanim zjawi się komisja. Jasne, tak. Spoko! Przepraszam, wiem, mam problem. No, nie umiem skakać. Co jest? Muszę się pośpieszyć i wracać do prawdziwej pracy. Muszę nauczyć się skakać. To jest priorytet. Spider-Man! You piece of shit! Zacznij skakać! Dobra, udało się, udało się. Gołębie dostały trochę, ale żyją. Jest! Yeah. O, zaczynam ogarniać chyba. No, lecisz, Spider-Man! Wow! Jest! Doleciałem! Ale nawalają tutaj. GTA robią San Andreas jakieś. Spider-Manowe GTA robią. Posiłki! Dajcie wsparcie! Times Square! Jesteśmy pod ostrzałem! Spokojnie, zaraz wejdzie tutaj Spider-Man. I pajęczą mocą pokona wszystkich, prawda?
bo tak robił Spider-Man. Wasz przyjacielsko nastawiony pajączek z sąsiedztwa! Woo! A, wjechali! Wow, 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 Houston! We got a problem here! Ej, 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 tu ja tu familijny kontent, proszę nie strzelać! O, o, właśnie, o, właśnie o tym mówiłem. Myk! Brać go! Kto ma ochotę na filiżankę świeżych obrażeń? Pajęczy atak! Boom! I kop! Let's go, co to jest? Twój pajęczy zmysł będzie błyskał w ostrzegajcie przed nadchodzącymi atakami, ale możesz wykonać unik! Jasne, jasne. Woo! Lewy kontrol, myk, unik, pyk, kopniak, pyk, tu, tam, to, sram to! O, kurde, nie zdążyłem. Aaaa, bababa! Rozpiera mnie dziś energia. Tak, rozpiera mnie energia, bo zjadłem grzanki! Co to jest? Woo! Co ja mogę brać kosz na śmieci i nim o, epickie, epickie. O, właśnie rozwaliłem samochód, pokrywam od kanalizacji. Więcej tych zwyroli. O nie, śmieciarze też należą do zwyroli. Woo! Ej, 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 co to było? A, ja strzelać mogę. Wow! Czekajcie! Dobra. I my koszem, czy tam parasolką jakąś. Poleciało! Obezwładniłem cię i myk i poleciał i myk jeszcze z patelni tam dostał. Co z tobą? Już kończę. Jak to co z tobą? Zaraz a wy byście coś. Nie, długo będę. Nie mogę się doczekać miny Williego, kiedy go skujecie. Nice. Wow, ale jestem akrobata. Nie chcę nic mówić, ale ja grałem w Batmana. Więc wiem co to kopanie czyichś tyłków, jasne? Dobra, coś jeszcze? Załatwione. No, co się stało? Łatwo z wami. Jezus, atomówki wybuchają. Typowe poniedziałki na Podlasiu. Bujam się. Wiedziałem, że Fisk nie da za wygraną. Bujam się po niebie, tak, bo Spider-Manem jestem. Ej, teraz mi lepiej idzie. Zaczynam ogarniać chyba, o co tutaj chodzi. Let's go! Wow, 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 wleciałem w śmigło chyba. I to pod koniec historii o człowieku pająku. Bo wpadł w helikopter, bo nie umiał się bujać. Ci, co tu strzelają w ogóle. Przyjdźcie wsparcie. Stop! I ogarnijcie śmigłowce! Stop shooting! W porządku? Jeśli opuści budynek, wyślizgnij się na mnie. To ja pójdę. Tak, ja tam pójdę. Właśnie tam, gdzie strzelają. Tak! Tak! Już niedługo ujdzie. Ej, taki... Ej, Spider-Man to ma tak z górki, nie? Tak łatwo. Batman to jak się pojawiał, to zawsze policja była przeciwko... niemu. Łapcie! Pod górkę mu robiła. Jezus, co tu się dzieje? Woo! Pajęczy atak z kosmosu! A, unik miałem zrobić, tak? Zyskuj koncentrację atakując wrogów. Mając więcej koncentracji, możesz zadawać większe obrażenia. Nie chcę cię martwić, kolego, ale nie dacie rady. Oczywiście, że nie dacie rady. Co tu robi Spider-Man? Chłopaki, ale beze mnie się tak bawicie. Woo! To się nazywa nieprzyjazne środowisko pracy. Dokładnie. A to wy jest... A sorry chłopaki, pomyliłem, bo wy bardzo podobni do nich jesteście. Łooo, i kopniak sprawiedliwości. I koncentracja pełna. I chłopie, co się dzieje? Zaraz z kosza dostaniesz na śmieci. Muszę unik zrobić. Ej, co jest? Ja ich zabiłem? Nie no, ja nie zabiłem, przecież jestem przyjaznym pajączkiem z sąsiedztwa. Użyj koncentracji, aby się leczyć. To fajnie, jak się leczy? Jeden! Woo! Leczyłem się! Widzicie, wystarczy się skoncentrować i tak można by leczyć wszystkie choroby na całym świecie. Bam, 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 bam! Czemu oni mają broń palną? Czemu ja nie mogę używać broni palnej? Byłoby bardzo łatwo używać broni palnej. Bro, kto to mówi? To już chyba wszystko. Co? Mogłem go tak przy... do ściany? Dawaj, teraz dawaj. Się dowiedziałem? Gdzie moje tipy? Wyłączyli windy! Na schody! O nie! Tylko nie schody! Ja nie lubimy używać schodów! A, on se to tak otworzył bez problemu. Boże, ta policja beznadziejna co? Co u ciebie? Wchodzę na górne piętra. Mam nadzieję, mogę... że nie Pajerze, mogę się wspinać po ścianach! Wzbrojonych ludzi chyba na każdym piętrze. Widzisz, że te seksowne pośladki wyprofilowane w tym lateksie? Muszę go znaleźć i to zakończyć.
Robi wrażenie. Słuchaliśmy ich rozmowy, kasują wszystkie dane z serwerów. Musimy mieć te dowody, jeśli chcemy go wsadzić na dobre. Dobra, to do serwerów. Jak się rozplaszczył teraz. Jestem taki plaszki. Ciocia dzwoni, lepiej odbiorę. Czekaj, to nie czas na rozmowę z ciocią. Co to za hałasy? Ciocia impreza jest. No jasne, jasne, ale ściema. Chciałbym upewnić, że nasza kolacja jest aktualna. Pewnie, słuchaj, muszę kończyć. Dobrze, kocham cię. Ja ciebie też. Nie. Co? A to nie jest twoja ciotka? Zresztą nie oceniam. Oczyść teren z ludzi. Jesus Christ. A sorry, to policja jest. Mee! Spider-Man! Spider-Man! Woo! 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 Kop, 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 kop! Piu, 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 piu! Masz tam z gaśnicy, ci pocisnę. Concentration pełna! Pełen pasy pozwala na wykonanie wykończenia, które natychmiast nokautuje wroga. Ciekawe, jak to robię? Trzymajcie go, żeby tak nie skakał! Dwójkę muszę wcisnąć! Wow, wow, wow! Ale mi pocisnął. Tak jest. Dobranoc! A to ja mogę ich tak wszystkich? Wow, ej, ale to by mu głowę urwało normalne. I my z drugiej gaśnicy! Woo! Muszę znaleźć serwerownię, zanim skasują. Szybko, bo mi Fortnite chce usunąć! A ja miałem kolaps z Fortnite'em! Nowy sezon Spider-Man! Fortnite! Szybko wbijamy do środka. Wciśnij V, aby skanować. Wow! Ej, od Batmana to wzięli. Tylko, że to się nazywa tutaj Spider Instinct. A tam jest Bat Instinct. O! O! Jestem Salas. Spider-Man jest Salas. Jest na czerwono ubrany. Wiecie o co chodzi? Jestem impostorem. Ale Spider-Man wam pokrzyżuje plany, bo teraz ja tu wejdę Winter i was amongasuję. Są tak uroczy w swojej nieświadomości. Naprawdę? Ej, bo oni przewracają serwer. To nie tak się wyłącza serwery. Nikt im nie dał instrukcji chyba obsługi, jak to się wyłącza. Czy to wsparcie techniczne? Zapomniałem hasła. Cześć, chłopaki! Jakie jest hasło do Wi-Fi? Ej, wolność! Przerwałeś moją kozacką serię! Chłopaki, kończymy tą imprezę. Wow, 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 wow! A, bo mi tu czas leci! Szybko, hakuj to! A, oczywiście, jakiegoś pendrive'a zawsze mam przy sobie. O, zapomnieliście o najnowszej aktualizacji. Nie zaktualizowaliście Windowsia? Mówi gość, który w panice usuwa historię przeglądania. Ciekawe, co oglądam na internecie. Pewnie kotki w piwnicy. Ale to dodaje mi uroku, nie? Właśnie! Otworzycie drzwi! Już! Ja być zły! O, jak biegnie w slow motion, aby wykonać rzucenie w powietrze? Koks, ale ja to już opanowałem, bo ja już wcześniej rzucałem ludźmi w powietrze. Pomijcie go! Zniszczcie wszystko! Wow, o, o, takie combo, bo mogę robić? Naj! Zrobiłem kubkę. Raz załatwiłem nadętego spasionego szefa gangu i to przed śniadaniem. Dobrze, dobrze mu ciśniesz. Tak jest. Rozpełzną się te wszystkie szumowiny, które trzymam w garści. I będzie to twoje. Ale porobiłem ich. Wiele razem przeszliśmy. Ale jestem koks Spider-Man. To koniec. A ten ma jakąś padakę teraz tutaj dostał po prawej. Nie zabijaj mnie. Tu wszystko wybucha. Yuri, właśnie wybuchu. Wszystko wybucha. Jezu, ile tych wrogów tu jest. Ej, 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 ej. Nie da się, poddajcie się. Ej, to było kozackie. Między nogami mu zrobiłem wślizg. No, to było fajne. To było fajne, Droga wolna, jazda. O, policja, cześć. Mi chyba postanowił nawiać z hukiem. Ktoś chyba jest w pułapce. Idź to sprawdzić. Poszukamy bomb. Co wy robicie do tej pory? Szliście cały czas po tych schodach, przyszliście na gotowe. Wszyscy wychodzić! Już, wypadł stąd! Uratuję was! Oho. Jacyś ludzie tu zostali, ale użyję Spider umiejętności. Spoko, już idę, mordeczki. Musicie szybko się wyczołgać. Jeśli dacie radę, pomóżcie rannym, jasne? No, pewnie, tak. Pozapytajmy cywilów, czy by nie mogli pomóc innym uciekać z płonącego budynku. O kurde, mam nadzieję, że te tosty były wysoko energetyczne. Dawaj! Dawaj! Szybko, szybko, szybko!
Yes! Oczywiście musiał jeszcze to tak epicko podrzucić do góry, nie? Co on za tosty je? Jak tam pani? Pyk! Bywało lepiej. Nasze śmigłowce oberwały. Musieliśmy posadzić ostatni. Jeśli Fisk wezwie śmigłowiec, nie powstrzymamy go. Ani nie ruszymy w pościg, jeśli odleci. Okej. Mam dziwne wrażenie, że od początku to tak zaplanował. Bo pewnie tak było. Dobra. Wchodzimy tutaj. Kurde. Kurde. Juri, daj tu sanitariuszy, szybko. Próbujemy. Ranni cywile, powtarzam, i policjanci! Jesus Christ! Ale z was pierdoły są, bądźcie jak ja. Jeśli mi śmiertelni. Ja, bo pierdziele ma bazukę. Uważajcie! Co mam zrobić? Woo! A, oni dostali. A, spoko, myślałem, że złapię tą rakietę czy coś. Ale tak też można. Tobie już dziękujemy. A, i poszedł swój. Jeju, ile oni mają rakiet! To już chyba lekka przesada. Houston, nie za dużo tych rakiet, jestem tylko człowiekiem. Mamy dziś Narodowy Dzień Rakiet? Narodowy Dzień Rakiet. Ktoś jeszcze tu jest? On dalej żyje. No, okej. Pyk, tak się otwiera drzwi po spidermańsku. Znajdź saperu. Przytrzymaj W oraz lewy shift, aby użyć parkouru. Spokojnie, wystarczy dla wszystkich. O ty kurde, jak oni mnie jak oni piją! O kurde! Do dupy, do dupy! Okej, muszę uważać, muszę uważać, muszę uważać. Przecież mogę używać pajęczyny mojej. Dobra, dobra. Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? O, dobra, Spider nie jest nieśmiertelny. Zapomniałem, że to jest jeszcze ta edycja przed tym, jak dostał od Tony'ego Starka ten fajny strój z amelinium. Masz tam! No! To jesteśmy kwita. Mogę otworzyć te drzwi, wyważyć je? Tamte mogłem wysadzić, a te nie mogę. Wszystko gra? Właśnie mieliśmy wzywać wsparcie. Ja jestem waszym wsparciem. Prowadź! Będziemy tuż za tobą. No to super, fajnie. Uwaga, szefie. To wy macie tarcze, kamizelki, kulot... Moja zdrajcy! Przekupił ich. O nie, oni mają tarcze. Co ja muszę robić? Przeciwnicy starczeni blokują atakuje otoka, ale są podatni od tyłu. Czy myślicie o tym samym co ja? Musimy ich znać od tyłu. Wsadzić im moją Spider pięść do tyłka. Czy coś? Pajęczy atak! Ślisk! Wow! Od początku chodzicie na pasku Fiska? Ach, teraz będzie mnie to prześladować. Was plan nie wypalił. Pora na plan B. Łomot od Spajkiego. Spajki łajki! Dobra, nie żyje? Znaczy, nie, żyje, żyje, bo oni żyją. Pyk, pyk, bum, bum, bum. Do ciebie się miałem przyciągnąć. A, nie tak. Jeszcze raz. Przyciągnąć się. Zrobić tak i tak. O, noise. I teraz mogę wam nakopać do tyłka. Hej, Yuri, zdaje się, że część twoich ludzi pracuje dla Fiska. Na szczęście to była ostatnia linia obrony Mlieka. Jestem przed jego gabinetem. Załatw go, migiem. Z przyjemnością. Ogólnie twoje ludzie są bardzo sprzedajni. Nie wiadomo dlaczego. Open that door! Fuck yeah! O! Gruby siedzi, podpisuje jakieś ważne dokumenty. Piszesz pamiętnik? Nie zapomnij o dywizie między Spider i Man. Podpalcie śmigłowiec. Zaraz przyjdę. A, no to ty taki koksu jesteś, co? Jestem w szoku, jaki pewny z siebie. Ale czas twoich wygłupów dobiegł końca. Co, siądziesz na mnie? O nie, on się zamknął za szklanymi drzwiami. Wiesz, że doskonale cię widzę, prawda? 8 lat już rania się z nim. Wow, okej. No to... To dla mnie? Nie musiałeś! No nie musiał. Muszę zaczekać na okazję. Help me! Help me! Przeładowuję się. I co mam zrobić? Okej, muszę... Dobra, wyrzutnia sieci, ładuj się. Dobra, teraz! Piu, 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 piu! Dobra.
kwa, 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 kwa. Piu, 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 piu. I rozwalę ci tą szybę. Myk. Kwa, 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 kwa. Jak to możliwe? O, co nie. Się stało? Wydajesz się zdenerwowany. Zniszczę cię. Czyli jednak chce na mnie usiąść. Daj z siebie wszystko. Rzuca kamerdolcem do mnie, ale gramy w odbijanego. Teraz mam szansę. To fajnie, że to przyciągnął. Ej! Ale ty jesteś męczący! Trzymaj się, zaraz będzie po wszystkim. Jakie on paruje moje ciosy w ogóle! Wow, wow, dobra, 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 on jak się zdenerwuje, to jest niebezpieczny. Pora to zakończyć! Nie ma takiej opcji. O, gruby się wkurzył, gruby się wkurzył! Dajcie mu hamburgera szybko! Jesus Christ! Spoko, Spidey, wyjdziemy z tego. Jesteś ucieleśnieniem problemów tego miasta! Ja je rozwiązuję pajęczymi mocami. Miałem ci powiedzieć to samo. Wiecie co robić, panowie! O nie, tylko nie mięso armatnie. Oni nie dali mi rady z karabinami i z wyrzutniami rakiet, ale przybiegli teraz na gołe pięści ze mną walczyć. Żadnych wymówek! O nie! Złapał mnie! Nie tak! Przegrywasz, Willy! Nawet nie zacząłem się starać! Dobrze! Bam, bam. O, ho, ho, ho. Chronić szefa! Nie! Dam sobie radę! Otóż nie, nie dasz sobie rady. Widzisz? Tylko ci to uświadomię. Łatwo z tobą, grubcio. O nie! Ej, strój mi się zniszczył! No nie! Lewy kontro, pyk! Wow! O, tu takie skomplikowane są jakieś quick time eventy. Dobra, ale ja jestem dobry w takie rzeczy. Myk! Pyk! A masz! Tap, 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 tap! Oh yeah! Grubcio wylądował. To co? Damy sobie buzi? Może później. Może nie. Piotr, proszę cię. Już tą ściotką już było przegięcia, a teraz z tym gościem to już w ogóle odleciałeś. Czyli co, on miał taką firmę, którą prowadził sobie tu od dłuższego czasu i nikt się nim nie interesował i nagle był zły? Chyba powrót do Rikers, a? Aha. Masz tam chyba nawet więcej wrogów niż ja. Jeśli myślisz, że to będzie dla mnie choćby najdrobniejsza przeszkoda... Oj, muszę lecieć! Ej, powodzenia, Willy. Coś czuję, że ci się przyda. Idiota! Tylko dzięki mnie w tym mieście był porządek! Aha. Miesiąc! Nie minie miesiąc, a zaczniesz tego żałować! Oho! Dobra, tam się nie pultuj. Yes! Upadek Kingpina! Pokonaj Fiska! O, zdobyte PD 4000! O, tu będziemy levele zdobywać. Zdobyłem level! Awans! Poziom pierwszy na drugi. Wzrost poziomu zdrowia. Kogz. Nowe umiejętności. Oh my god! Look at this shit! Co mamy? Wciśnij lewy kontrol, gdy pajęczy zmysł rozbłyska na niebiesko, aby skontrować przeciwnika, strzelając mu siedzią w twarz. Przytrzymaj F, aby chwycić i rzucić wrogów związanych siecią lub porażonych prądem. No to jest super sadystyczne i to właśnie chcę zrobić. Mhm. Rzucanie ludźmi spętanych siecią. No przecież to jest koks. Patrzcie na tą miniaturkę, jak to wygląda. Chwytamy typa i rzucamy nią jak szmatą. Idealna moc dla mnie. Super. Dobra, co tu jest? Moja druga praca, iść do pracy. Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Cio, już lecę. Będę. Zostało parę przecznic. Chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Luz, ogarniam. Dalej mam problemy z lataniem. Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuję się przez niego w kłopoty. I muszę tam dotrzeć, zanim coś sobie zrobi. Tak, dokładnie. Ciśnij X, aby nurkować. Jesus Christ. Jak ja mam to zapamiętać całą tą klawiszologię? Chłopy, bo mi się klawiatura za niedługo skończy. Let's go. Cześć, słodziaku. Przepraszam, doktorze, ale... On był cały poobijany, zakrwawiony w ogóle, nie? Wow. Oho. Doktorku, gdzie chcesz wsadzić tą metalową Zaczął pan pięść? Beze mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Słyszał pan o programie 500+? Sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. To po co ja byłem potrzebny?
Zrobić kawę? Tłumik mocy. O. Czyli jednak chłopiec od kawy czasami się przydaje do czegoś. Może lepiej to przerwać. Jeszcze nie. Mam złe przeczucia co do tego, co się zaraz tutaj wydarzy. Chwila. Doktorze, wszystko gra? Trochę mu się tyłek przysmażył. Ale poza tym chyba wszystko w porządku. Ale nic nie szkodzi. No nie, nic nie szkodzi. W ogóle nie jest spoko, nie? Komisja przychodzi. Jacyś ranni? Nie, to wszystko moje. Nie, poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. To tylko mój przypieczony tyłek. Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolę na resztę dnia, Peter. Dopiero zacząłem. Pracę. Siom, ja muszę rachunki za prąd zapłacić. Nie płacą mi za bycie Spider-Manem w tym mieście. To jest wolontariat. To była katastrofa. Jak tłumik mógł zawieść? Jaka katastrofa? Doktor mówił, żebym wziął sobie wolne, ale muszę ustalić, co poszło nie tak. Tak jest, bo Peter Parker zbawi się w detektywa i zaraz obczai za pomocą swoich super pajęczych mocy. Co takiego złego wydarzyło się w laboratorium? Kiepsko wyglądasz, mały. Hello! I co? Zobaczmy, co ci jest. Wszystko, nie może zrobić łapki w górę. Octavius Industries. To jest ten człowiek macka, człowiek ośmiornica, oktopus. O, shit, ile awarii mamy. Cholera. Gdybym zdążył przeprowadzić testy, wyłapałbym to. Ale niestety musiałeś ratować świat, więc... Czy co jeszcze, chociaż to miasto. Połącz zielony element z pomarańczowymi elementami. Wow! No fajnie, fajnie. A jak to zrobić? Mamy 5 takich i 2 takie. Aha! I co, przeleci to na drugą stronę? No nie przeleci na drugą stronę! No po co? A, tu mogę obracać, a tych nie mogę obracać. A, dobra, już czaję! Jakie to jest easy peasy. No i pa, leci se tu, ta, teraz na dół se leci. I ten doktorek to tego nie mógł ogarnąć? Wow, no super, zagadka. Udało się! Mam nadzieję, że dostanę za to 3 levele co najmniej. O nie, więcej tego jest. Czemu tu nie płynie ten prąd? Czemu ten prąd nie pójdzie? A, bo tu są wejścia i wyjścia również te... Ale shit! Okej. Okay. Nieźle. O nie! No to utrudnili trochę, to nie jest takie super proste. A teraz wyrównać napięcie... O matko, jeszcze zadanie z matematyki mamy jakieś... Aby kontrolować napięcie, musisz osiągnąć wymagane naładowanie. Na które elementy obwodu dostarczają dodatni lub jedny ładunek? Tak został Peter Parker elektrykiem. Co mamy? Mamy docelowe napięcie musimy mieć... Tu mam w ogóle jakieś podpowiedzi, to o to chodzi, że to muszę tak wcisnąć? Musi wynosić 3 docelowe napięcie, czyli tak. I teraz mogę sobie to dać i to wszystko? To takie proste? Sukces! Udało się! Jej, sukcesso! Naprawiłem, ale już po prezentacji jest, więc w sumie to tak słabo trochę. Chociaż kto wie, może jeszcze uratuję. Zawołam ich. Będę mógł teraz zrobić łapkę? Ej, mogę! No, prawie że. Jej, mogę pomachać! Elo, siemano! Pozdrawiam mamę! Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Mogę teraz to zrobić. No, bo masz w sumie wolną chwilę, bo dał ci wolne do reszty dnia, nie? Tak... Piotr, ja się nie dziwię, czemu ty nie zarabiasz, bo ty pracujesz w momencie, kiedy masz wolne, nie? Chyba próbki wszystkich powstałych dotąd protez. Nasz pierwszy królik doświadczalny, Kapral Texidor. Stracił rękę na misji i teraz chciałby móc tylko znów przytulić córkę. Ale stracił jedną, to może drugą ręką przytulić, nie? Czy nie? Czy to tak nie działa? Oho, kolejne minigierki. Doktor testował nowe materiały do kontaktu z protezą. O kurde. O, musimy kolorki. Twoim celem jest zidentyfikowanie nieznanej substancji za pomocą spektrum absorpcji. Używaj, aha, dopasować linię. Okej, okay. Czyli co, to tak mam...
Na trzymam 5 IQ, że dają mi takie zagadki, bo trochę się czuję, jakbym miał 5 IQ. Może powinienem zostać naukowcem. Dobra, muszę spadać, zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. Przecież ty mu pomagasz teraz w tym laboratorium. I teraz wychodzi, że on przyjdzie i powie: ha, nie potrzebuję Piotera, dałem mu wolne, a sam rozwiązałem wszystko i wsio. I potem Piotr nie dostaje swojej wypłaty. I znowu tu wrócił, cały zakrwawiony i podziurawiony. Jak? Co? Co, jak to tylko 250 PD? Czy to jest gówno, nie w doświadczenie? Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. Fisk jest w tratwie. Co? Dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Grai. Powinien się cieszyć. To zawsze się... towarzystwo. A jak się wydostaną stamtąd? Bujne się. Który wymaga specjalnych umiejętności. Bujne się na posterunek. Wszystko. Już tam lecę. Woo! Spider-Man leci na posterunek policji, tylko... Jest już nowy odcinek Tylko Faktów. Ciekawe, co mój największy fan myśli o ujęciu Fiska. Co? Zapraszamy na program Tylko Fakty z... O nie, tylko nie ten mato. ...dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobywcą nagrodę Pulitzera. Z dwukrotnym zdobywcą nagrodę Pulitzera i byłem wydawcą Daily Bugle. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, zagrożenie czy niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Jesus Christ! Witajcie w Tylko Faktach z Jaytona Jamesonem, programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Nie miałem pojęcia do tej pory. Okej, musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona Fiska. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz nowi, jesteś może oficerem policji, prokuratorem, a może obsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? Aha. No tak. W takim razie zamknij pysk i naprawdę ci lekimiocie. Co? Jaka jaki burok. Każdy dresik obwieszony złotym łańcuchem po babci łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem chrzestnym. Jesus Christ, chłopie, daj, zmieńcie tę stację. Nie słuchajcie tego buraka, jaki dupek. Elo, siema, co tam? Palenie, to co mówisz ludziom, jak tu przychodzisz? Że mam dość ich głupawych zaczepek. Ale tekst. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Gumę, a nie pali. Szukasz partnera na bal policji? A co, masz galowy kostium? W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oscorp. Ale chyba było warto. Tak. Działa to w ogóle? Ale godzinę temu nagle padł cały system. Każda wieża. O nie! To będą minigierki! Uszkodził główny serwer. Będę gonił po całym mieście, że... Nie. Jak w Assassin's Creed normalnie. Może? Będę naprawiał anteny. Na razie trzeba znowu włączyć tę wieżę. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. A to nie może jakiś technik tam pojechać? No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy, jak to ugryźć. Lubię wyzwania. To zostań hydraulikiem. Mówiłaś, że mi ufasz. No to nieźle, Spidel. Aleś się wrąbał. Zmieniono pasma sygnału wejściowego. I co muszę? Aaaa, kręcę korbką! Okej, tak. Wow. 50 PD! Ja będę musiał 30 lat spędzić na naprawianiu tych wież, żeby zdobyć jeden poziom. Wieża właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Nie, to jest stare, ja kogo innego. Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić z resztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Idę uratować sytuację. Nie kłopocz się, zajmę się tym. No właśnie. Spider-Man w akcji! Bujam się! No jakieś dresy zaatakują tutaj, biedny sklep spożywczy. Ale im przyjdę tu nakopać do dupy. Mhm. A to my wiemy zanim oni się zaczną włamywać? Zajebiste te wieże są. One przewidują przyszłość. Coś czuję, że nie zapomnieli kluczy. Nie zapomnieli kluczy. Wykonać atak! Co to? Przeciwnicy z bronią do walki wręcz blokują większość ataków, ale są podatni na wyrzucenie w powietrze, sieć oraz przedmioty do rzucania. Mocarne uderzenie! Mocarne uderzenie! A oni mi... każą kombo wombo robić teraz, a ja chciałem im kontenerem na śmieci rzucić. My kartonem jak Hanka, umieraj! No. O!
Na to poszły moje punkty właśnie, baby. Narzucanie frajerami o ścianę. Żeton przestępstw odblokowałem? Co dobra, to mi daje? Gotowe. Dzięki. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. A, to szczęście, Yuri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. Twardy? Co? Nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego... Spider-Cop. Proszę, nie. Spider-Cox. Dobra, zrobimy jeszcze jedno włamanko. Dowiemy się, co oni tam chcą ukraść. Pewnie jakieś waciki. Let's go. Patrzcie, jak lecę teraz, nie? Jest nasz ptaszek. O, znowu dresy. Dokładnie te same, które przed chwilą porobiłem. Tak, to ona. Odczep się, mówię! Na szczęście. No i złomem przyszli. Matko jedyna, co za chłopy. Zostaw mnie! Siedź cicho, paniusiu. Nie dotykaj mnie! Pomocy! Pomocy! Policja! A co ze Spider-Manem? Jak zawołasz Spider-Mana, to wkroczę do akcji. Jak czekasz na policję, to poczekamy razem. Nie, no dobra. Osiłki blokują ataki wręcz. O Jezu, tu gruby jest znowu. Użyj sieci i przedmiotu do rzucenia, by stali się podatni na twoje ataki. Jasna sprawa! Myk! No i nie trafiłem w niego akurat. Ej, co on jest taki szybki? Wow! Ile on zadaje obrażeń? Co jest? O, też mogłem nim rzucić. Zaraz, przecież na nim nie było w ogóle tej, pajęt. Dobra, nieważne. Ej, ten gruby to jest jakiś wariat, nie? No to już to jest destroyer jakiś. Uspokój się, grubcio. Spokojnie. Oho. Puszczaj mnie! Co teraz, Spider-Man? O co tu chodzi? Uratuj zakładnika przed upływem czasu. Użyj, by wycelować ci, aby rozbroić cel. Okej, jakimś prawem trafiłem. Woo! I myk, paniusie! Na do widzenia. Wolna. Wiedziałam, że Jameson nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. To całe ja, Piotr z Podlasia. Umiem o siebie zadbać. No właśnie widziałem. Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce, ośrodek Fist. Wiem, nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście, bez dwóch zdań. Moja mama taki robiła. Nie jadłam. Jakie? Bardzo dawno. Zajrzę tam. Dzięki. Co? Jęczaku. Nazywam się Spider-Man. Ale ci Stamtąd ludzie na tym podlasie są następną wieżę. O tak, uwielbiam wieżę! Oh my god, nie mogę się doczekać, żeby zrobić kolejną wieżę! Właśnie tak! Oh my god! Użyjemy C i polecimy w kosmos! Myk! Dobra, wiecie co? Użyję, po prostu wbiegnę sobie po ścianie. Tak będzie prościej i łatwiej. Strudzony Spider-Cop z wysoka obserwuje swój cel. Drugą wieżę nasłuchową. Czy ty relacjonujesz własne działania? Tak, nie, jestem trochę dziwny. Szefowa nigdy nie rozumiała Spider-Copa. Uważała go za narwańca. Nigdy nie rozumiał. Już tego żałuję. Dobra, jak dolecę tam jakoś? Dało radę. Dobra, wyceluj. A, mogę celować. Takie rzeczy. Radę zmodyfikować te wieże, żeby wykrywały nie tylko przestępstwa. A na przykład co jeszcze możesz zacząć wykrywać? Patrzcie, jak szybko to hakuje, nie? Ale po 50 PD! Come on, no! To już przechodzenie tych starych babci na drodze daje więcej punktów doświadczeń. O, ty, czekajcie, znajdę chyba jakiś upgrade. Tak jest. Plecaczek. Wieże odbierają teraz wszystkie sygnały RFID. W tym jeden w pobliżu. Co to znaczy? Co to jest? No to chciałeś, to ty mi powiedz, co to jest. Dobra, sprawdźmy ten sygnał IRF, dev. To jest jakiś plecak? Na pajęczycy? Wow. To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. Zapomniałeś o tym, że przyczepiałeś... Nie, no chłop ma sklerozę, nie? I co? Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucanych po mieście. No na pewno, bo będę je zbierał wszystkie. Chyba cię cycki bolą. Znajduj plecaki, by zdobywać żetony plecaków. Ale super, i co? Będę mógł je wymieniać na coś? Kary możesz do ulepszenia swojego sprzętu. To po co ja je porozrzucałem, skoro potem będę je zbierał, żeby upgrade'ować mój sprzęt? To Spider-Man, czy ja jestem debilem? A jak się upgrade'uje sprzęt? Mamy jakieś DLC? Oh my god! Mamy DLC! Fajnie, nie musiałem kupować nawet. Fajnie. 3% dopiero fabuły wszedłem. Oj, to jest długa gra. Parę przecznic dalej jest napad. Spider-Cop rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny glina. Jesus Christ. Co jest? Jak? Gdzie jest ten napad? Dobra, polecimy tam. Ostatni napad! W stronę zachodzącego słońca udaje się Peter Parker ze swoimi pajęczymi mocami, aby zapobiec napadowi na bank! Myk i wylądował na główkę.
stać, ruskie dresy! Czy to przypadek, że oni wszyscy w dresach chodzą? Trzema paskami? A nie, sorry, dwa paski mają. O nie, oni strzelają! Tylko nie to! Tylko nie to! Ej, ej, ale to są... What? Co tam mu się stało właśnie? O! Na koniec. To było nawet zabawne, jak go porobiłem. Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. No, dokładnie, dobrze mu pocisłeś. Dobra, pa, jak cię zrobię, pa. Kop sprawiedliwości, nie? Twoje dresiarskie poślady. Żeton przestępstw zrobiony. Dobra, Yuri, naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Okej. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider-Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider-Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Co? Masz 23 lata! Od dzisiaj Spider-Cop przechodzi na emeryturę. Co? Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider-Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Ja też bym się rozłączył. Chyba przytłoczyły ją emocje. Tak, na pewno, to na pewno były emocje. Nie żenada. Myk i myk. No to jeszcze zostało tylko 600 wież i dostaniemy... Dostałem coś! O! 2500! Trzeci poziom! Zwiększone obrażenia w walce wręcz o 10%! Oh my god! No i to ja rozumiem. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. No właśnie, z tym suchoklatę się lepiej nie pokazuje. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Czy doktorek już wyszedł? Jo nie wiem. Co my tu mamy? Umiejętności, możemy nową rzecz. Mamy trzeci poziom, a ile mamy punktów? Jeden punkt mamy dostępny. Strefa zagrożenia. Pajęczy rzut pozwala przeciwników... Powala przeciwników podczas przygotowywania, oczyszczając pobliski obszar. To jest spoko. Zwiększony zasięg eliminacji z przysiadu. To jest shit. Wyrwać mniejszą broń, jak pistolety. To jest w sumie całkiem spoko. Aczkolwiek wydaje mi się, że beczko rozwalator jest najlepszy na świecie, bo często rzucam takimi rzeczami. O, tu w ogóle jakiś wir mogę zrobić. O, to jest koks. Doktorze, jak daleko poszło z komisją? Ile? Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się, zawsze tak jest. Tak, mam tam wrócić tak i posprzątać? Nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. O co chodzi? Przecież miałem wolne, doktorku, dzisiaj, nie? A ty do mnie dzwonisz po godzinach pracy. Chyba wyszedł już z laboratorium. Aj. Mógłbym w spokoju popracować nad kostiumem. Możemy teraz tam wbić i naprawić swój spider kostium. Why not? Ej, tu mamy antenkę. Jak jesteśmy już przy okazji, przy antence, no to musimy się nią zająć, co nie? Tak jest, rozszyfrujmy ją. Coś takiego. O, proszę bardzo. Aktywne wieże w dzielnicy, 1/3. Wiem, fajne te widoczki, jak w Assassin's Creed. Robiło to wrażenie za pierwszym razem, a za każdym kolejnym to już się miało dość tego. O nie! To Spider-Man! Spider-Chłopiec wkracza do akcji i robi porządek z wyrolami. Albo i nie, bo strzelają do mnie. No weźcie, przestańcie strzelać. Kurde, jednego obezwładnisz, to już drugi do ciebie zaczyna strzelać, nie? Stary, ej! Tak jest. Walka z przestępczością. Jeszcze plecaczek musimy zdobyć sobie. Co by Spidey-Wajki był zadowolony. Dawaj mnie to. Kolejne nagrody. Wow! Selfie odblokowałem. Zabawne. Mój lęk wysokości nie zniknął, kiedy zyskałem moce. Musiałem wejść na szczyt Empire State Building, żeby go pokonać. Super, fajna historia. Mamy kolejną stację wież w pobliżu. Let's go! A to chyba będę robił poza... Ja mogę zrobić na 100% tą grę, ale to będę robił raczej poza materiałem, żeby nie tracić czasu na robienie wież. O ile będziecie chcieli, żebym kontynuował w ogóle serię, nie? To wszystko od was zależy. Lub. No i pięknie, elo, 2/3. Dużo expa dostaniemy, zakładam, za to. Ej, no oni mnie aż po prostu kuszą. No pode mną jest napad, nie? No zaraz pode mną. Spider-Man, leci! Nie boimy się ciebie. Nie boicie się mnie? A powinniście. Myk! I myk w ścianę! I kop!
Kto pięścią wojuje, to wszystko? Od pięści ginie. A jest. Tylko że oni pistoletem strzelali do ciebie, nie chcę nic mówić, nie? A brać pajki, łajki. Kurde, widzę te znajdźki, to się nie mogę oprzeć po prostu, żeby je wszystkie zdobyć. Dawaj, dawaj mnie ten plecak. Dobrze, czapeczkę dostawcy pizzy dostałem. Super, hawajska dzisiaj na obiad. Igos amigos, no fajnie, fajnie. Ej, tam było coś w upgrade'ach. Cholera jasna. A może chodzi tylko o to, że PD się dostaje, jak się zdobywa te rzeczy. Mam nadzieję, że to trochę bardziej rozbudowanie jest zrobione. Chciałbym sobie ten sprzęt. W tym laboratorium pewnie dostawimy się, jak upgrade'ować te rzeczy wszystkie. No, spajki, łajki. I lądujemy na główkę, myk. Dawaj to laboratorium szybko. Musimy naprawić swój sprzęcik na dzisiaj. Jak on to ściąga w ogóle i gdzie on trzyma ten strój wtedy? W kieszeni go trzyma? Jakaś nanotechnologia w ogóle. Myk, paszport Polsatu otwiera wszystkie drzwi. Zdaje się, że doktor już wyszedł. Don't się trzeba. Zająć się pajęczą robotą. Pajęczą robotą. Okej. No i jak ty to naprawisz niby? Klejem, taśmą to skleisz? Markę! Doktorze Octavius, ja właśnie... Co pan tam ma? Pińszczyznę. Gdybym wiedział, że tu jesteś, wziąłbym... Co to takiego? A, taki tam projekcik. Oczywiście. To ty. No nie, no ja! Nie wiem, o czym. Daj spokój, Parker. On ma pajęcze zmysły! Mogę wyjaśnić. Mogłeś mi powiedzieć od razu. Naprawdę chciałem. Chodzę na konwenty anime. Ale bałem się, że jak się to wyda, moja rodzina będzie zagrożona. Chodzę na konwenty! To jest mój cosplay po prostu! Pewnie, jak dostarczasz mu sprzęt, też możesz stać się celem. Tak. Tak. A, okej. Nikomu nie powiem. No, no jasne. Oprócz tego, że to... sam będziesz kiedyś zły. Bez spoilerów! Ale chyba wszyscy o tym wiedzą, nie? Doktor Octavius. I co, tak po prostu? On poszedł do domu, żeby wrócić do laboratorium z jedzeniem, po czym po znowu wyszedł? Sprawdź swojego maila. Otto. Sprawdź e-mail. Ej, z takiej pierwszej osoby w ogóle Spidermana ogrywać, czajcie to? Ale to by był sztos totalny, jakbyśmy się bujali i bili się. Mam nadzieję, że doktor nie chce mnie zwolnić. Możliwe, że tak. Możliwe, że tak. Jak się dowiedział, że chodzisz na konwenty anime, to ja też bym cię zwolnił. Nie no, żartuję teraz. Okej, moi kochani, dotrwaliśmy do końca pierwszego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to oczywiście łapeczka w górę, a w komentarz jakiś możecie również zostawić na zasadzie Spider-Man, bojo Peter Parker, rządzisz, nie? No i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.